Siemandero, moi drodzy. Dawno nie było filmu, wiem. Przepraszam, ale tak jak wiecie, filmy na naszym kanale będą teraz nieregularnie, ze względu na to, że mamy natłok prac i tak dalej, i tak dalej. Pani DJ-owa zmajstrowała terrarium, które zaraz zobaczycie, jak wyglądał etap produkcyjny, gdyż pani DJ-owa sobie siedziała i robiła terrarium, ja niestety siedziałem tam, przy kąpie i dziergałem wszystką papierkową robotę. Także co? Dzisiaj zobaczymy, jak pani DJ-owa poradzi sobie z Poezji Loteria Vitata. Tak wiem, się nie odmienia. Poezji Loteria Vitata. Prawie jak Leviosa, a nie Leviosa. Prawda? Coś w tym jest. Także jak myślicie? Da radę pani DJ-owa sobie z poetką? Nigdy nie przeprowadzała tak szybkiego pająka. W sumie nie przeprowadzałaś nigdy nic ze Starego Świata. No nie. Nie, jeszcze nie. Także no zobaczymy, czy pani DJ-owa da radę. Ja w nią wierzę, mam nadzieję, że pójdzie to bezproblemowo. Także trzymajcie kciuki, a teraz wjeżdża intro. No to pokaż pani DJ-owa, jakie terrarium zrobiłaś, bo jak dla mnie to jest majstersztyk. Zobaczcie sobie. Widzicie to? No dla mnie osobiście jest turbo kozackie terrarium. Tu na górze jeszcze jest fajny kijek z porostami. Pani DJ-owa siedziała z pistoletem do kleju na gorąco i dziergała to terrarium. Jakby ktoś pytał, to tutaj mamy korę. A mianowicie tubę korkową i tutaj pająk będzie mógł sobie zrobić gniazdo. Także dla wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć etap produkcyjny, timelapsik z produkcji wjeżdża teraz. No dobra, pani DJ-owa, to ja powiem parę słów o pajączku, a ty do dzieła. Powiedz w ogóle, jaki masz plan. Podejrzewam, że zrobisz to w najbezpieczniejszy możliwy sposób i zaprezentujemy, jak to się powinno robić, prawda? Tak jest. Tak jest. Także ja nie wiem, no ja bym polecał to po prostu wsadzić do środka, potrząść terrarium, aż samo wyjdzie. Po sprawie. No to ja zrobię to lepiej. No to jak zrobisz to lepiej, no to dobrze. Także co, Poezji Loteria Vitata, słuchajcie, dosłownie odkryty w 2001 roku, czyli nie jest to pająk odkryty bardzo, bardzo dawno temu, w jakimś 1800 którymś, także jest to dosyć młodziutko odkryty pająk. Oczywiście pochodzenie Sri Lanka. Jak każda Poezji Loteria dysponuje silnym jadem, bardziej niż atakować, woli uciec. Lecz są to pająki dosyć defensywne i jeśli zaczniemy je denerwować, to na bank będą nas gryźć. Ze względu na to, że Poezji Loterie nie posiadają na przykład włosków parzących, więc jedyna opcja obrony jest kąsanie. Także jeśli upchniecie palucha do jej terrarium, to możecie się spodziewać, że będzie dziab. I nie róbcie tego palcami, tak jak robi pani DJ, nie? No dobra, słuchajcie, ja na chwilę odpinam kamerę, zobaczymy sobie pająka. O, ale jestem skulona. W tym pojemniczku wylądowała dosłownie na chwilę, aby tylko ją odłowić. Ja oczywiście ją odłowiłem, żeby pani DJ-owej wygodniej było ją przeprowadzić. No to co, pani DJ, do dzieła. Jak widzicie, pani DJ-owa ostrożnie przegania teraz pajączka. Najlepiej jest, słuchajcie, wsadzić pojemnik do środka i próbować przegonić. Pani DJ, od przodu pukaj. O, widzicie? I w momencie, kiedy teraz pukacie pająka od przodu,
Jezus, jak to zabrzmiało, pukacie pająka od przodu. Okej? Dogadamy się. No już, maszeruję. Dziękuję. No ja tutaj muszę operować kamerą, słuchajcie. Ja cię kręcę, pani DJ-owa przeprowadziła płetkę. Podkręcimy trochę światełko i zbliżmy się do tej bestii. Helicery ma na miejscu, pazury jadowe na miejscu, wszystkie odnóża, nawet dupa jest tam, gdzie powinna być. Widać coś? Nie widać, ja tam ślepy jestem, ja nic nie widzę. Dobra, to zwilżaj, pani DJ-owa. Ale mam przepalone. Ej, serio, jak dla mnie to pani DJ-owa zrobiła to, wręcz bym powiedział, profesjonalnie, nie? Naprawdę, mega profesjonalna robota, szybkie przeniesienie. A teraz zróbmy quick look na to terrarium. Czy wy to widzicie? No to jest po prostu poezja. Oczywiście tak, wiem, zaraz niektórzy powiedzą, a bo sztuczna roślinka. Co mamy, to wykorzystujemy. Jak nie wiecie, to już 22 maja odbędzie się giełda British Tarantula Associate. Ja wam podlinkuję to w opisie. Także wszyscy, którzy mieszkają w UK, serdecznie was zapraszam, bo będzie mega giełda. No i my tam będziemy. Pani DJ-owa mnie przegania, bo świerszcze chce. Zobaczymy, czy uda się takie karmionko. Czy ja wiem, czy zestresowana? Wiecie co? Ja zanim jeszcze wezmę kamerę do ręki, poczekaj pani DJ-owa. No. Przesuńmy to terrarium i sprawdźmy, ile ta bestia ma DC. Dobra, kamera stoi. Ciach. W ogóle kupiłem nową linijkę, tak żebyście wy też widzieli wymiary. Także lecimy od końca odwłoka do helicerów. Mamy 3,5 DC, równiutko. 3,5 DC. Także już fajny podrostek. Dobra. Wrzucaj pani DJ-owa świerszcze, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Puścić. No puść, ja bym tam kilka wrzucił. No mam taki sam. Zobacz, ta świerszcz. Ciekawe, czy ona będzie mogła znaleźć sobie te świerszcze w tych gąszczach. Nie, na pewno da radę. Ale bardzo ładna. Jedna z tych fajniejszych poecji loterek. To weź go, kopnij go, bym powiedział. Bycie ktoś. Stój. No i uciekł. No i jest. Dobra. Zobaczymy, czy koleżanka w ogóle zareaguje na te świerszcze. No nie chowaj się już. Czyli to ma być na zasadzie, ej, ja nie mam parcia na szkło. Koniec z tym nagrywaniem, kolego. Nie wiem, czy będzie duża zmiana w dźwięku, ale przyciszyłem troszkę mikrofon. Bo ja wiem, że tam w niektórych momentach mogło troszkę przyskrzeczeć. Bo teraz zmieniliśmy troszkę położenie mikrofonu i troszkę testujemy. Dobra, ile wrzuciłaś? Trzy. No to myślę, że to na tyle będzie. Bo powiem szczerze, że wątpię, żeby koleżanka zjadła. Albo możemy jeszcze szturchnąć tego delikwenta tam na dole. Weź dziabdzidą i szturchnij dziada. To nic nie daje. Ale od tej strony możemy jeszcze sobie do niej zajrzeć. Ale ona też jest strasznie puchata. W ogóle dorosłe samice dorastają do 7 cm długości ciała, a z długością odnóży 18. Także, jakby ktoś pytał, 18. 18 to jest odtąd aż dotąd. No bydle. To ostatni quick look od przodu. Jak dla mnie terrarium wyszło mega. Jaram się bardzo, bo pani DJ-owa zrobiła mega robotę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli ktoś mieszka w UK, to jest opcja zamówienia takiego szkiełka z wystrojem. Także dawajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie znać, jak poradziła sobie pani DJ-owa. Jeśli uważacie, że poradziła sobie książkowo, zostawcie jej w komentarzu serduszko. My się będziemy już żegnać, bo mamy jeszcze sporo roboty. Pamiętajcie,
o dołączeniu na nasze social media. Pamiętajcie, aby dołączyć na Discorda, gdzie dzieje się bardzo, bardzo dużo. Pamiętajcie również, że dziękujemy wszystkim naszym wspierającym i nie zostawiajcie nas, bo jesteście dla nas mega ważni i gdyby nie wy, to na bank byśmy tu nie byli. Także istotne. Jeśli chcesz zostać wspierającym, masz taką możliwość. Przycisk poniżej. Pojawiła się również nowa funkcja. Podziękuj. Kliknij, aby zobaczyć, co to robi. A nam będzie bardzo miło. Dziękujemy wam za wasze wsparcie, za dobre, miłe, ciepłe słowa. I widzimy się już na giełdzie 22 maja, do której link macie poniżej. Giełda odbędzie się w Warwick? Nie, chyba w Warwick. No, Warwick. Nie wiem, podoba mi się ta nazwa. Warwick. Nie chcecie widzieć, jak on wygląda, jak to mówi. Warwick. Także widzimy się w Warwick. I piąteczka. Trzymajcie się. Hej!